będziemy mówić o Kościele. Jest kilka powodów, dla których ja lubię mówić o Kościele. Pierwszy, najważniejszy jest ten, że Pan Jezus umiłował Kościół. I lubię mówić o Kościele, dlatego że Kościół jest kochany przez Pana Jezusa. Kiedy byłem w seminarium, jeden z wykładowców porównał Kościół do Arki Noego. Kto z was słyszał o Arce Noego? I ten kaznodzieja, ucząc o Kościele, porównał go do Arki Noego i powiedział, że któregoś razu Noe wyszedł ze swojej kabiny, chodził po Arce, pociągnął nosy i mówi: o ludzie, ale tutaj śmierdzi. Ale potem przyszła druga refleksja. Śmierdzi, ale i tak to jest jedyna łódź, która płynie. I czasami w Kościele też jest, że brzydko pachnie, nie jest dobra atmosfera, ale ciągle Kościół jest jedyną łódką, która płynie i która dopłynie, bo bramy piekielne jej nie przemogą. Co się dzieje, jeśli na boisku sportowym sędziowie nie sędziują zgodnie z zasadami? Co się dzieje? Zamiast panować nad chaosem, który na boisku istnieje, oni go tylko co robią? Potęgują. Oni go wzmacniają. Tak samo dzieje się z nami, z Kościołem. Jeśli nie funkcjonujemy według tego, co nam zostawił Pan Jezus Chrystus, nie funkcjonujemy, to jest ciekawe. Każda federacja ma taką książeczkę, którą daje sędziom i sędziowie muszą działać na podstawie tej książeczki. Nasz komisarz zostawił nam też taką księgę. I dopóki działamy w oparciu o tą księgę, dotąd panujemy nad chaosem, który nazywamy światem. Panujemy nad tym wszystkim, co dzieje się tutaj, bo taka jest nasza rola. I dzisiaj chcę mówić o tej trzeciej drużynie. Bo jako Kościół właśnie reprezentujemy tę trzecią drużynę, a naszym zadaniem jest reprezentowanie Królestwa w tym chaosie, w którym żyjemy. To jest nasza rola. Naszą rolą jest reprezentowanie naszego komisarza Jezusa Chrystusa, który siedzi na tronie, a my jako Kościół mamy być przedłużeniem Jego panowania wśród chaosu, który dzieje się na tym boisku, który nazywamy świat. I nieważne, kochani, czy to jest chaos kulturowy, czy to jest chaos polityczny, czy to jest chaos ekonomiczny, czy to jest chaos edukacyjny, naszą rolą jest reprezentowanie naszego komisarza tutaj wśród tego chaosu, który nazywamy światem, bo Bóg ma na boisku trzecią drużynę, która ma pokazywać, jak ma być tutaj na dole, kiedy góra jest u władzy. Kochani, Bóg stworzył Kościół jako unikalną jednostkę swoją, by, jak mówi Pismo Święte, teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebiańskich poznały różnorodną mądrość Bożą. To jest rola Kościoła. Powiem wam, że ja jestem fanem Kościoła. Ostatnio żyjemy w takich czasach, gdzie dzisiaj, mógłbym powiedzieć, trochę Kościół jest w pohańbieniu. Dzisiaj do Polski, w ogóle w całym świecie, przenikają takie nauki, które mówią: Kościół już nie jest potrzebny. Możesz być chrześcijaninem bez Kościoła. Kościół to już przeżytek, to jest w ogóle coś starego, nieważnego. Ale gdy czytam Biblię, to odkrywam, że Kościół jest Bożym narzędziem przemiany tego świata według tych zasad, które Bóg chce, aby świat tutaj funkcjonował. Takim pomysłem jest Kościół, ta trzecia drużyna na boisku, a ja powiem wam, ja jestem fanem Kościoła jako dobrego pomysłu Pana Boga. Jak myślicie, Pan Jezus się myli? Nie. A On wymyślił Kościół? No to się nie pomylił. Jesteśmy Kościołem. Pierwszy raz słowo Kościół zostało wspomniane w Biblii, w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale. Jezus wówczas przebywał w bardzo ciekawym miejscu. Przebywał w Cezarei Filipowej, więc z jednej strony był ołtarz człowieka, który koniecznie chciał uchodzić za Boga, a z drugiej strony był ołtarz Boga, w cudzysłowie, który chciał uchodzić za człowieka. A po środku, między ołtarzem Boga, który chciał uchodzić za człowieka, i człowieka, który chciał uchodzić za Boga, staje kto? Jezus Chrystus, który jest jednocześnie Synem Człowieczym i Synem Bożym. I zadaje im dwa pytania. Pierwsze, za kogo ludzie mnie uważają? Znacie pewnie te odpowiedzi. Ja jedni za Eliasza, jedni za
Jana Chrzciciela, jeszcze inni za jednego z większych proroków i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, Panie Jezu, no, ludzie naprawdę stawiają Cię w takim porządnym gronie. Mają o Tobie dobre zdanie. Ale wtedy Pan Jezus zadaje im to pytanie w bardzo osobisty sposób. Zadaje im to pytanie, a za kogo wy mnie uważacie? Jezus mówi, ja wiem, co inni o mnie mówią, ale teraz chcę zapytać moich uczniów, których przygotowuję do tego, by zostali apostołami. Ja chcę wiedzieć, za kogo wy mnie uważacie. I w tym kontekście tego osobistego pytania o to, kim jest Jezus Chrystus, pojawia się po raz pierwszy słowo Kościół. I Jezus stawia to pytanie wszystkim uczniom, ale odpowiada Piotr jako przedstawiciel całej tej ekipy. I Piotr odpowiada tak, znamy, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I Jezus mówi do niego jako do reprezentanta całej grupy odpowiadającego w imieniu wszystkich zebranych. Jezus mówi tak, Piotrze, jesteś moim liderem, a teraz dostosujemy trochę Twoje imię. Ponieważ mój Ojciec w niebie objawił Ci to, kim jestem, to teraz dostosujemy Twoje imię i będę Cię nazywał teraz Piotrem. W greckim to jest Petros, głaz, duży kamień, to jest rodzaj męski. Do tej pory miałeś na imię Szymon, a teraz będziesz miał na imię Piotr. I teraz pomyślcie o tej całej ilustracji. Ona jest ciekawa. Ja dzisiaj od tego zaczynam, bo jeśli to uchwycimy, będziemy bardziej rozumieli Kościół, a jak bardziej zrozumiemy, czym jest Kościół w Bożym zamyśle, będziemy bardziej chcieli w tym Kościele służyć, a jeśli będziemy bardziej w Kościele chcieli służyć, to będziemy bardziej odbierać to, co Bóg ma dla naszego życia i zobaczymy większą przemianę niż do tej pory. I teraz zobaczcie. Przychodzi Jezus do Piotra i mówi, ty miałeś na imię Szymon, mały kamyczek. Ale na skutek objawienia tego, kim ja jestem, że jestem Mesjaszem, Synem Boga Żywego, nastąpiła przemiana i od tej pory będziesz kamieniem. Do tej pory był małym kamykiem, na skutek objawienia tego, kim jest Jezus, staje się kamieniem, ale Jezus mówi dalej, ale na czym zbuduję mój Kościół? Na skalę. Byłeś małym kamykiem, masz objawienie tego, kim ja jestem, stajesz się kamieniem, ale na skalę zbuduję mój Kościół. Co to jest skała? Wiecie, jaka jest definicja skały? Skała to jest, a przeczytam wam, z encyklopedii to wziąłem. W klasycznej Grece skała używane było do określenia zbioru kamieni, które były połączone razem, by tworzyć płytę skalną lub zbocze. Skała to duże skupisko minerałów, jednorodnych lub różnorodnych. To były połączone głazy. Mój Kościół nie zbuduje na jednym kamieniu, tylko na kamieniach, które są co ze sobą zrobione? Połączone, żeby tworzyły skałę. Wiecie, dlaczego diabeł chce rozłamów w Kościele? Ponieważ jeśli mu się uda rozbić połączone kamienie, to uda mu się rozbić skałę. A Jezus powiedział, że na skalę zbuduje swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą. Dlatego tak ważna jest jedność Kościoła. Kiedy Piotr pisze swój list, to mówi w liście swoim tak. Wy również niby żywe kamienie jesteście budowani na duchową świątynię. Greckie słowo Kościół to eklezja. A eklezja to znaczy powołany, wezwany, wywołany. Powołany od czegoś, do czegoś i z jakiegoś powodu. I kiedy my posługujemy się słowem Kościół czy eklezja, mamy na myśli powołany od szatana do Boga, od ciemności do światłości, od grzechu do sprawiedliwości. I w tym słowie rzeczywiście mieszczą się te wszystkie znaczenia. Ale w języku greckim, kiedy Jezus użył słowa Kościół, to użył słowa, które w kulturze, w której je użył, to słowo było znane. Pan Jezus nie wymyślił słowa Kościół.
użył słowa, które było znane w tamtych czasach i używane. Oni dobrze rozumieli, o co mu naprawdę chodzi, gdy użył słowa Kościół. I gdy słowo Kościół było używane w świecie Greków, odnosiło się do ludzi powołanych, wezwanych z poziomu zwykłych obywateli do bycia częścią prawodawczego zgromadzenia greckich miast. Uważajcie, spróbujmy to złapać. Kościół tworzyli ludzie, którzy kiedyś byli zwykłymi obywatelami, nieznaczącymi, ale zostali wezwani, powołani i posłuchajcie tego, by stać się prawodawczym organem panującym w mieście. To jest bardzo ważne. Jezus mówi, zbuduję mój Kościół. Kiedy więc patrzysz na Kościół, to powinien on być czymś więcej niż miejscem, do którego idziesz, by być tam raz w tygodniu przez 2 godziny, by poczuć się ciut lepiej. To powinno być miejsce, które jest czymś więcej niż cotygodniowa inspiracja. Kościół powinien być Bożym narzędziem, dzięki któremu Bóg ustanawia swoje prawo w historii, w świecie, w którym żyjemy. To jest niezwykle ważne. Ja mam nadzieję, że idziecie za moim tokiem myślenia. I w taki sam sposób, jak sędziowie na boisku wprowadzają przepisy pochodzące z komisarza i z federacji, w taki sam sposób Kościół musi wprowadzać Boże zasady tutaj na ziemi, na tym boisku, który nazywamy światem. Nie zastanawia was to? Jak to jest, że mamy te nasze kościoły z ludźmi, programami, budynkami, pastorami, starszymi, liderami, działaniami i co mamy wokół nas ciągle? Ciągle mamy bałagan, zgodzicie się? Jak gdy obserwuję, powiem, nasz kraj, ja jestem przerażony tym, co widzę. I sobie myślę, że gdzieś musi być tak zwany trup w szafie. Zadaniem nas jako Kościoła jest bycie, w cudzysłowie, Bożą instytucją stanowiącą tutaj na ziemi Boże prawa, Boże zasady. Dlatego czytamy, że Bóg chce przez Kościół pokazać swoją różnorodną mądrość. Po co nam to mówię dzisiaj i sobie? Po to, żeby nam pokazać, jak bardzo ważne miejsce zajmujemy w świecie, w którym żyjemy. Wiecie, to my mamy wpływać na ten świat. Niektórzy chrześcijanie są ciągle naiwni i myślą, że jak ta opcja polityczna wygra wybory, to będzie tutaj zmiana. Albo jak ta wygra, to będzie zmiana. Chcę wam powiedzieć, że Bóg nie zbuduje, nie zmieni tego świata przez czerwone kamienie, przez niebieskie czy przez żółte. Ale Bóg zmieni ten świat przez skałę, którą jest Kościół. Wiecie, czasami chrześcijanie myślą, że w świecie istnieje bitwa między Bogiem a diabłem. To nie jest prawda. Wiecie, to tak jak ja bym chciał walczyć, nie wiem, z Adamkiem czy z Gołotą. Wyjście na rynki leży. Nie ma wojny między diabłem a Panem Bogiem. Jest wojna między diabłem a Kościołem. To jest wojna, która się toczy. Ponieważ nie może być walki pomiędzy wszechmogącym, wszechobecnym, wszechwiedzącym, wiecznym bytem, a jego stworzeniem. To jak ja mówię, tak jakbym ja powiedział, że będę walczył z Panem Adamkiem. Ta walka nie trwała by długo. Dlatego wystarczyłoby jedno słowo, żeby Bóg powiedział i diabeł zakończyłby swoje istnienie. Jest wojna między Kościołem a diabłem. W Biblii bramy były miejscem, gdzie ustanawiano prawo w Izraelu. Słowo brama było terminem prawnym związanym z prawodawstwem, z ustanawianiem prawa. W czasach dzisiejszych Kościół czy chrześcijanie, myśmy zostali wessani przez ludzką politykę. Lecz tym, kim mamy być tam, gdzie jesteśmy, to mamy być dostarczycielami światła i przejmować kontrolę nad polem walki. To jest moje i twoje zadanie. To są zadania Kościoła, w którym jesteśmy, ale myśmy pozwolili, żeby wessać się w te różne polityczne zawiłości i nie działamy tak, jak powinien działać Kościół. I tak długo, jak Kościół będzie używał ziemskich środków, tak długo nie będzie słyszał nieba. I podsumujmy to, co zostało do tej pory powiedziane. Zaczęliśmy od ilustracji drużyny meczu piłkarskiego.
mamy dwie drużyny przeciwne, które ze sobą walczą i mamy trzecią drużynę, drużynę sędziów, której nie chodzi o to, żeby sobie zaskarbić sympatię kogokolwiek na świecie, ponieważ są osadzeni tam wysoko. Mają swojego komisarza Jezusa Chrystusa, który zostawił im swoją książeczkę i dopóki działają zgodnie z tą książeczką, wpływają na chaos, który dzieje się na świecie. Drugą ilustrację, którą wam zostawiłem i sobie, to zamiana imienia Piotra, Szymona na imię Piotr. Byłeś małym kamieniem, doświadczyłeś objawienia, kim jest Jezus, stałeś się dużym kamieniem i razem z innymi tworzysz skałę, bo tylko skała, która jest zakorzeniona u komisarza, może zmieniać ten świat. Daliśmy trzecią ilustrację, ilustrację ambasady, czyli przedstawicielstwa kraju, który jest bardzo daleko na terenie innego kraju. Ambasady, która reprezentuje prawo kraju, z którego pochodzi, a nie prawo kraju, na terenie którego się znajduje. I Kościół jest taką ambasadą, która reprezentuje prawo Królestwa Bożego tam z wysokości, aby działo się ono na ziemi. Ponieważ Kościół jest jednostką prawną, która przez Słowo Boże ma tworzyć tutaj takie zasady, ma wpływać na każdy element życia społecznego, kulturalnego, by działo się tak, jak mówiliśmy, tak jak w niebie, tak i na ziemi. I ostatnia ilustracja. I nią zakończę ten pierwszy wykład. Młode małżeństwo tuż po ślubie wyjechało w podróż poślubną. Podróżowali, rozmawiali ze sobą, był już wieczór, pogoda nie była taka nieprzyjazna, padał deszcz, było trochę ślisko. I kierowca, ten pan młody, zagapił się. Zagapił się i wjechał na czołówkę z samochodem nadjeżdżającym sprzeciwka. Uderzył z całej siły, wylądował w rowie i gdy się ocknął, okazało się, że samochód, z którym się zderzył, uciekł. Widocznie nie był tak rozwalony, uciekł. Ciemno, on gdzieś leży w rowie, patrzy, jego żona cała we krwi, zakrwawiona, rozumie, że to są jej ostatnie chwile. Więc nie wie, co zrobić. Wybiega z samochodu, rozgląda się i nagle po drugiej stronie ulicy widzi tablicę, świecącą się tablicę. Lekarz medycyny Jan Iksiński. Więc resztkami sił wyjął żonę z samochodu, przeszedł na drugą stronę ulicy i zaczął dzwonić do drzwi domu. Wyszedł starszy człowiek i mówi do niego, niech pan mi pomoże. A lekarz mówi do niego, przepraszam, ale ja już nie praktykuję medycyny. I ten człowiek powiedział mu tak, albo pan natychmiast zdejmie tablicę ze swojego domu, albo zacznie pan praktykować medycynę. I powiem wam tak, albo my zdejmiemy z naszych budynków napis Kościół, albo zaczniemy praktykować to, co jest zapisane w tej księdze, to, co odbieramy od komisarza, by wpływać na każdy aspekt życia tego kraju. Nie będzie zmiany, jeśli tego nie zrobimy. Stąd właśnie taka jest istota Kościoła. Do tego Bóg nas powołał. To jest coś wielkie, coś niezwykłe, coś niesamowite.